Tutaj mieszkańców osiedla wokół cegielni zostało zorganizowane spotkanie z burmistrzem panem Arturem Jechlakiem w celu wyjaśnienia sprawy, jaka tutaj jest już wszystkim znana. Chodzi o to, że na terenie byłej cegielni, gdzie jest ustanowiony plan zagospodarowania przestrzennego, budownictwo jednorodzinne, jest inwestor tutaj chyba obecny pan Józef Kłosowski, który zamierza, przynajmniej na pierwszym spotkaniu, tak powiedział, nabudować bloki, czyli osiedle wielorodzinne. No co my tutaj się nie zgadzamy, bo ponieważ uważamy, że nasza informacja do tej pory była taka i o to walczyliśmy od 2009 roku, bo taki jest początek tej właśnie historii, o to, żeby to tutaj, żeby nasze osiedle się zamykało od tamtej strony zabudową jednorodzinną, nie po to, żeby już po 2 latach osiągnięcia tego kompromisu poprzez uchwałę Rady Miejskiej na nowo toczyć o to bój. No bo nie wyobrażamy sobie, żeby co kadencję ten bój miał być ponownie toczony. No i właśnie byśmy chcieli tutaj prosić pana burmistrza o właśnie zajęcie stanowiska gminy w tej sprawie, jakie gmina ma wobec tego zamiary. Czy pan burmistrz zamierza skorzystać ze swojego prawa i przygotować projekt uchwały o zmianie planowania przestrzennego i poddać go pod głosowanie Rady Miasta? Znaczy ja żadnej decyzji jeszcze nie podjęłam. My się pytamy o stanowisko. Tak, żadnej decyzji jeszcze nie podjąłem. Prawo w gminie stanowi Rada, tak, bo to jest ciało, które jest prawodawcze, tak, jeżeli chodzi o gminę. Także będziemy rozmawiać, będziemy rozważać. W tej chwili rozmawiam z radnymi, znaczy radni sami do mnie przychodzą i rozmawiają na ten temat i przedstawiają swoje stanowisko. I to jest różne stanowisko, powiem od razu. Jest i za, i jest i przecież wasza radna reprezentująca was tutaj jest i stanowisko przeciwne. Także żadnej decyzji nie ma. Z tego co wiem, pan Józef teren zakupił, bo tak jest już, jest tak. Tak, jestem właścicielem. Jest właścicielem, jest właścicielem. To jest ogromna niespodzianka dla nas, panie Józefie, bo 2 tygodnie temu jeszcze o tym nie było mowy. Była mowa. Ja nie, prawda. Ale pan co? Ale to przecież pan Józef ma prawo kupować lub nie kupować. Ja kupiłem, po prostu jestem właścicielem. Nie ma. Coś ma pan tutaj przeciwko temu? Ja tylko, że ja mówię, to kupiłem? Ja tylko się odnoszę do rozmowy z panem 2 tygodnie temu. Własność prywatna jest święta, nie ma czego mówić, pan Kłosowski ma prawo kupić i wnosić, żeby korzystać z tego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego terenu. Tak więc to jest poza tematem, myślę. Z tego co wiem, to złożył pan też wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Tak, tak zrobiłem taki wniosek i liczę na to, że Rada rozpatrzy go po mojej myśli. A czego wniosek dotyczy, tak, bo wniosku Rada, się miasto nie chce nam wniosku udostępnić. I czego... ponieważ ten plan, który tu jest opracowany, o którym pani mówi, kończy się na granicy właśnie waszych działek, tak? Czyli obejmuje teren cegielni, który właścicielem jestem ja i pan Bucoń i państwo, którzy mieszkają od strony południowej, to są właściciele tego planu, tak? O którym my tu mówimy. I w tej sytuacji mam prawo wnioskować o zmianę tego planu. I to robię. Ale i zrobiłem, tam jest i chcę, napisane, bo ja, my tego wniosku niech pani nie przerywa, ja pani nie przerywa. Ale może tak spokojniej troszeczkę. Panie Józefie, to panu powiem, że to jest spotkanie zamknięte mieszkańców osiedla leśnego. A ja jestem, a pan jest tu mieszkańcem? Tak, oczywiście. Bo tego osiedla. Tego osiedla, nie sądzę? Ale nie o to chodzi. Ja, proszę pana, chcę skończyć. I wystąpiłem z wnioskiem, mam takie prawo do gminy o zmianę planu miejscowego planu zagospodarowania z propozycją, co bym chciał robić. Chciałbym wam państwu powiedzieć, że moje propozycje są bardzo dobre dla również, a przede wszystkim dla was. Bo według wstępnego planu, jaki ja mam dla budownictwa wielorodzinnego, to jest budownictwo czterokondygnacyjne. Już nie będę mówił o zaletach tego budownictwa w stosunku do budownictwa jednorodzinnego, ale tak jedną tylko rzecz powiem. Jest to ta zaleta, że te mieszkania są tańsze w blokach i ludzie są tacy, którzy chcą tam mieszkać,
A przede wszystkim to, że ja nie postanowiłem, że będę budował bloki, które są przyjazne dla ludzi, a przede wszystkim ludzi starszych. Bubuję i wszystkie bloki, ale które znaczy, są, no, które tam będą budowane, to będą, proszę pani, z windą. I dlatego ale proponuję budownictwo wielorodzinne. Panie Zefie, ale my nie jesteśmy potencjalnymi pana klientami, my mamy swoje domy. Ale po co pan myli pojęcia? My tutaj mieszkający mamy tutaj domki. Ale mi niech pan nie przerywa, dlaczego? Ja panu nie przerywałem. Ale nie, bo pan jest u nas. Ja jestem u was, ja chcę coś powiedzieć, ja też jestem u siebie. Nawet bym o planie, który dotyczy mnie. Bo ja jestem właścicielem tego terenu i proszę dać mi powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Ale i co chcę powiedzieć, chyba że z tego kryterium publicznego pójdę sobie na inne. No, i, proszę państwa, chciałbym, żebyście zrozumieli, że to jest dla was korzystne rozwiązanie. Bo jeżeli będzie tam na tych 4 hektary, bo tam jest 4 hektary do zagospodarowania, podniemy to na ileś tam działek, to budownictwo jednorodzinne będzie trwało 15 lat i 15 lat będziecie mieli bałagan wokół siebie. Ale mamy bałagan. Proszę pani, będziecie 10 lat i momencie, będziecie, przepraszam, nie skończę. Ale momencie, bo państwo ten bałagan. Ale my nie widzimy tu, przepraszam, bo ja muszę panu przerwać jednak, mimo wszystko. Ja bym chciała powiedzieć, że cały czas pan jakby argumentuje nam, przedstawia pan nam argumenty, które w rzeczy samej jakby nie przedstawiają żadnej formy korzystnej dla nas mieszkańców. Sam pan powiedział, że budownictwo, momencik, miał pan szansę, wypowiadał się pan 15 minut, żadnego argumentu z pana ust, że tak powiem, nie usłyszałam, myślę, że pozostali tutaj jakby obecni również. Mnie winda w tym bloku nie interesuje. Winda absolutnie. To, że bloki czterokondygnacyjne, blok jest blokiem, to też mnie to nie interesuje. Ja nie po to płaciłam grube pieniądze, budując się na osiedlu domków jednorodzinnych. Pan również mieszka na osiedlu domków jednorodzinnych. Dlaczego nie walczy pan o zmianę, że tak powiem, i wybudowanie bloków u siebie na terenie? Bardzo proszę, niech pan buduje bloki czterokondygnacyjne z windami pięcioma. U siebie. Koło siebie. Nie, momencik, jeszcze momencik. Sam pan mówi, że jakby korzystniej dla nas będzie, tak, że to rozwiązanie bloków wielorodzinnych jest dla nas korzystniejsze. Jakby tak było korzystniejsze, to by myślę, pan sam mieszkał w bloku wielorodzinnym. Skoro ono jest takie korzystniejsze. Po kolejne, pan postawi dla nas tutaj te bloki. Dla nas, bo pan to robi dla nas, prawda? Dla nas, również dla siebie. Momencik. Czy pan chce użyć definicji interesu publicznego, czy mi się tylko wydaje? Bo interes publiczny, proszę pana, o którym pan mówi, mam nadzieję, że pan zna tą definicję, bo ja ją znam doskonale. Tak? Cieszę się. No to pan zna tą definicję, to proszę tutaj nie mówić o tym, że to jest jakby dla ogółu i dla interesu publicznego, bo to z interesem publicznym nie ma nic wspólnego. Tak? Żebyśmy... Nie, w ogóle to nie. A proszę mi przedstawić definicję interesu publicznego. No to jak pan mówi o interesie publicznym, to proszę nie używać tego terminu, bo pan tego terminu nie zna. Tak? Jeszcze Ewa, ja bym chciała tutaj dodać, bo proszę, my tu jesteśmy ludzie, którzy mieszkamy tu od 10, tam 15, nie wiem od ilu lat tam wszyscy mieszkacie. To jesteśmy my, którzy tutaj mieszkamy. A pan mówi o jakichś... Gdzie są ci ludzie, co te... Potencjalni klienci. Gdzie są ci ludzie tutaj, którzy chcą za tym, żeby budować bloki? Jest pan i rozumiem pan, który jest pana gościem, tak? Nie, mój pracownik. No to tam pracownikiem. No to jest dwóch. Merytoryczną nas jest ilu? Jesteśmy tutaj my, którzy tutaj mieszkamy, którzy... Tam jeszcze za mną są kolejne działki aż do samego końca, bo pana tutaj jest taka wyobraźnia wszystkich, że to się kończy tu na tym garażu. Nie. Są 3 działki jeszcze do samego końca i gmina może być pewna, że tu jak pan burmistrz nam, jak pan Kłosowski nam na ostatnim spotkaniu przedstawiał, że wartość naszych posesji wzrośnie, jak tu powstanie piękne osiedle, to gmina może być pewna, że wszyscy jak tu stoimy, mamy prawo, i to wszystkich informuję, mamy prawo do wystąpienia na drodze cywilnej spadek wartości naszych nieruchomości. I takie sprawy są na porządku dziennym, bo po prostu tak się nie robi i się nie zmienia zasad gry
w trakcie, gdzie dwa lata temu ustalamy jakiś plan, który już jest omawiany od 2009 roku. Umawiamy się na jakieś zasady, że tworzymy osiedle domków jednorodzinnych i po dwóch latach pod prywatny interes, a nie żaden społeczny, tak jak pani Ewa mówi, tą decyzję próbuje się po prostu zmienić. A to, że tu jest budownictwo, taki jest plan budownictwa jednorodzinnego, wynika z naszych działań, z kompromisu, który my podjęliśmy z ówczesnymi właścicielami i z ówczesną Radą Miasta. I to Rada Miasta, a przynajmniej połowa radnych, która do tej pory tam jest, taką uchwałę podjęła. Więc ja nie widzę i nie zaszły żadne istotne zmiany, które by powodowały, że ten plan trzeba zmienić. A mało tego, przez ileś... Nie zaszły, zmieni się tylko właściciel. Jeżeli pan kupuje grunt, na którym jest jasno, czarne na białym, w uchwale napisane budownictwo jednorodzinne, to pana jest problem. To pan kupił z takim zagospodarowaniem przestrzennym grunt. Jak ja kupiłam sobie, tutaj jeszcze nie było wcześniej planu, mieliśmy tylko warunki tam zabudowy, no to mogłam, załóżmy, występować o różne tam rzeczy na tym terenie, ale pan kupił grunt z ustanowionym zagospodarowaniem przestrzennym. I to do pana należy poszanowanie tego prawa, które już po prostu istnieje. Ja szanuję to prawo i wystąpiłem do urzędu, planu. I potem zmianę planu podejmuje rada. Oczywiście po przygotowaniu wniosku przez burmistrza, czy tak jak to są procedury i tak to mam nadzieję. To ja pozwolę panu przejść to takie spotkanie. Natomiast co ja państwo chciałbym jeszcze powiedzieć o tym terenie. No widzicie państwo, że to wszystko, wiecie o tym, mówiliśmy na tym ostatnim spotkaniu, że wymaga pewnych robót. I one się w niedługim czasie zaczną odbywać. Będą roboty wyburzeniowe, roboty rekultywacyjne tego obszaru. Tu jest obszar, tereny grunty orne, gdzieś 1,5 hektara i tereny te utwardzone, które muszą zostać rozebrane i skruszone. Taka czynność się będzie odbywała niebawem. I później jaka będzie decyzja oczywiście Rady, takie będą moje dalsze działania. No i bardzo się cieszymy, bo w końcu się teraz właściciel, który zapewni miastu bezpieczeństwo, bo o tym pan mówił cały czas, przypomina. Bezpieczeństwo jest takie, te ruiny zostaną rozebrane w najbliższym czasie. Oczywiście to wymaga dokumentacji, jest ona zlecona, jest wykonywana. Potem będzie pozwolenie na rozbiórkę. Po rozebraniu będzie teren bezpieczny na tyle, że nie będę go grodził w całości tych 6 hektarów, bo to jest bez sensu. Nikt z was nie grozi gospodarstwa rolnego czy innych obszarów tego typu. Proszę pilnować dzieci. Skąd pan wie, że to wszystko będzie? Bo pan już mówi w takim co ja mówię, co będzie? I że rada uchwali na przykład. A co proszę pani, no co? Ale ja muszę to rozebrać. Taki obowiązek. Ja wystąpiłem, powiedziałem, że wystąpiłem o decyzję. Ja nie mówię o pani nieużytka. Ja mówię o swoich. Jakie działki? No to będą podzielone. A nie, pani granicę zna? Ja pytam pana. Tu się granica kończy i tam są jakieś tereny, które są wasze, częściowo tych nieużytków. I do naszych terenów jest nie ma to. Tak. I dalej w tej dziurze nie, proszę pani. Tam gdzieś się... A jakiś pan ma przeszedł na tą dziurę? Nie mam. No bo pan tak sobie mówi, nie, wszystko nie. Wie, jak no, proszę jest, pani, bo mam plan, ale jeszcze nie powiem. Drodzy państwo, ale drodzy państwo, jeśli można też. Ja tylko jeszcze jedno pytanie. Panie Kłosowski, jest pan biznesmenem. Doskonale wiemy, że nikt, żaden biznesmen nie zakupiłby takiego gruntu, nie poniósłby takich kosztów rekultywacji terenu, wybudowy, planów, nie wiem czego tam jeszcze, bo to wchodzi na pewno w setki tysięcy, albo tam w kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdyby nie miałby cienia wątpliwości co do tego, że Rada Gminy podejmie taką uchwałę. Więc jak ja już mówiłam tutaj burmistrzowi na ostatnim spotkaniu, to nie jest niczym poparcie, to jest tylko nasze odczucie.
że jak mają się czuć mieszkańcy, skoro sobie zdają, no my naprawdę nie jesteśmy, no nie, idiotami mówiąc, po prostu wiemy, że jeżeli ktoś ponosi takie nakłady inwestycyjne już na teren, z takimi planami przyszłymi, jak już pan ma, no to i mówi, że przedstawi jeszcze mało tego projekt bloków, no to moim zdaniem wniosek jest jeden. To już jest ustanowione, może nie na piśmie, ale w jakiejś innej formie. Pan burmistrz został zaproszony na to spotkanie. Ale o to nam, no tak, ja takie mamy odczucie, takie odczucie. Takie mamy odczucia, bo pan mówi... Pani to napisała na Facebooku. To są oficjalne, pisemne pomówienia. My mamy takie odczucia. Tego, bo będziemy o tym w tej sprawie rozmawiać gdzie indziej. Mamy takie odczucia, że pan podejmuje... Nas wszystkich może pan pozwać. My też mamy takie, ja też mam takie odczucia. Jesteśmy wolnym krajem i możemy... Nie, ja pana nie obrażam, mówimy tylko o tym, że mamy odczucia, że skoro pan podejmuje nakłady inwestycyjne, to no my możemy się do mnie... My możemy tak myśleć, no że no ja, gdybym ja miała tam robić taki nakład, no to bym się, mówiąc normalnie, bym się zastanowiła, poczekam, zobaczymy jaka będzie. Czy będzie zmiana planu, tak. I to jest właśnie klucz sprawy, bo chcielibyście państwo, aby to zostało w tym stanie jak jest, najlepiej jakby to było na poprzednich 20 lat. Nie, wcale nie. I większość sąsiadów korzysta bez zgody właściciela poprzedniego i obecnego z wyrzucania tam nieczystości. A to są pomówienia, ale to nie my. Ale czy pan się oburzył? No, ale momencik, one są podpisane, te śmieci. Możemy się przejść. Ale no co mnie to obchodzi, żeby pan rano? Pana teren, może pan postawić tam namiot, to jest spać. Proszę, proszę to sprawdzić. Ale czy to są nasze śmieci? Proszę nie wyrzucać. Ja prosiłbym wszystkich, którzy tu. Ale dlaczego pan do nas mówi? No, proszę plakatować całe miasto. Powiedziamy się na rozsądowne, to są pomówienia. No to jak wiedzą, to są pana pomówienia. To pana. Nie, to są pana. Teraz to pan nas obraża. Ale możemy sprawdzić. Szanowni państwo, dyskusja moim zdaniem idzie w złym kierunku. Nie jestem adwokatem i pełnomocnikiem pana Kuzowskiego, ale rozumiem, że on ma naturalne dążenie, że jeśli zakupił teren, chce zrobić z tym terenem to, co uważa za słuszne i będzie dla właściciela korzystne. Nasze cele się rozmijają, tak? Oczywiście. My chcemy tutaj mieć budownictwo jednorodzinne, pozostawić to. I myślę, że tak, no trzeba zrozumieć pana Kłosowskiego. Rozumiem. I trzeba wyważyć pewne argumenty. I teraz przypominam, że inicjatywa uchwałodawcza należy do burmistrza, tak? I burmistrz będzie wnosił ewentualnie projekt uchwały na Radę Miasta. Tak więc naszym celem jest przekonanie pana burmistrza, że to, co mówimy, jest słuszne, że nasza argumentacja trafi do włodarza naszej gminy i będzie na tyle skuteczna, że przekonamy pana burmistrza o słuszności naszych racji. Dlatego chcieliśmy się spotkać z burmistrzem, no nie tutaj nie obrażając pana, a nie chcieliśmy uczestnictwa, no przynajmniej pan Józef Kłosowski nie był jakby z imienia i nazwiska zaproszony. Zapytać, ale jest pan, żeby ja nie przychodzi, dobrze, ale jest pan i dlatego szanujemy. Jest pan i dlatego szanujemy tą obecność, słuchamy, co pan ma. Bardzo jestem tutaj, dziękuję nie. bardzo. Z tego kryterium już się będę korzystał. No właśnie mówimy, że... Do widzenia. Do widzenia. I byśmy chcieli, żeby pan właśnie nam tutaj nam powiedział, jakie jest stanowisko gminy. Bo pan Kłosowski już kilka razy nam tutaj powiedział, był tutaj kilka dni temu, no nie chcemy, bo pan nas oskarża o pomówienia. Był kilka dni temu, gdzie jest sąsiadka, tak, ja sąsiadkę tutaj wyzwał, powiedział, że będzie robił co chce, także my nie mamy żadnego prawa ufać temu, jakie plany pan Kłosowski nam przedstawi. Bo to, że załóżmy przedstawi, że nam to będzie dla nas korzystne, to za dwa lata będzie wrzucone do kosza. I nie mamy żadnej gwarancji ani pewności, że to, co nam pokaże, będzie planowane. Może lotnisko będzie chciał wybudować. Ja mam jeszcze jedną wątpliwość. Moja wątpliwość polega generalnie na tym, że jakby pan Kłosowski oczywiście no, ma swoje racje. Tutaj pan ma oczywiście jakby naprawdę jest właścicielem tego gruntu, może wnosić o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Ja bardziej obawiam się tego, że jednak te inwestycje, które do tej pory powstawały, generalnie polegają na tym, że pan Kłosowski stawia te budynki, sprzedaje te mieszkania, a później my, jako mieszkańcy, będziemy, rozumiem, dyskutować ze wspólnotą mieszkaniową, tak? No tak. Bo wszystko, co się będzie działo, będzie w roli wspólnoty. Tak. To już nie będziemy rozmawiać z panem Kłosowskim, bo on sprzedał działki, on będzie jakby, no przepraszam, nie rozmawiajcie ze mną. Tak. Tam jest wspólnota. Tak.
On postawi, no bo to jest jego interes, prawda? To jest jego interes, żeby postawić i sprzedać. I ja to rozumiem. No, w tej chwili faktycznie nasze odczucie jest takie, że ja bym też nie lokowała mnóstwa pieniędzy w to, żeby teren zrekultywować, zburzyć, bo to jest masa pieniędzy, gdybym nie miała sprecyzowanych planów i gdybym nie miała cienia wątpliwości, że te plany zostaną zrealizowane. Bardziej się ja ze swojej strony bardziej obawiam się tego, że jakby no, ze wspólnotami to jest jak ze wspólnotami. Tam nie ma z kim rozmawiać. Jeden się buntuje, drugi jest za, jeden jest przeciw i tak będziemy się kołędać. Cokolwiek tam się nie będzie działo na tym terenie, pan Kłosowski odwróci się, ręce umyje.